Pięcioro graczy stanęło do pojedynku o 3 miliarda dinarów. Jedna zła odpowiedź, jesteś zmuszony pociągnąć za spust. Jeśli masz szczęście, pozostajesz w grze. Lub mniej, nie zdążysz się nawet pożegnać. Twój pierwszy błąd może być tym ostatnim. Oto rosyjska ulepka. Felix Zacharatujo-Worotoński, Warszawa, województwo mazowieckie, Nowopolszcza, student. Rusłana Gównołepowa, Orsza, województwo orszański, Kutaruś, kupca. Grzegorz Niemrawowy, Chrubieszów, województwo lubelskie, Nowopolszcza, leśniczy. Katarzyna Jobkowska-Dzida, Canok, województwo podkarpackie, Nowopolszcza, technik handlowca. Gerwazy Mordak-Sordix, Monachium, województwo monachijskie, Bawaria, sprzedawca. Oto prowadzący rosyjskiej ruletki, Edward Kredewski. Dobry wieczór. Witamy w rosyjskiej ruletce. W grze, której zasady są bardzo proste. Albo znasz odpowiedź na pytanie i wygrywasz pieniądze, albo jej nie znasz i wpadasz do dziury. Przed nami 4 rundy. 5 zawodników stoi na zapadniach i tylko jeden z nich wejdzie do finału i tam będzie miał szansę zagrać o ćwierć miliarda dinarów. Wcześniej jednak musi wyeliminować pozostałych rywali, pozbawiając jej gotówki i twardego gruntu pod stopami. Rozpoczynamy pierwszą rundę. Czy jesteś gotów, panie Feliksie? Tak. Pani Rusłano? Tak. Panie Grzegorzu? Tak. Pani Katarzyno? Tak. Panie Gerwazy? Tak. No to możemy zaczynać. W pierwszej rundzie mamy po 6 pytań. Nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeżeli któryś z graczy się pomyli i odpuści nas, wtedy wcześniej przejdziemy do rundy drugiej. Każdy z zawodników otrzymuje teraz po ćwierć miliona dinarów i taka jest stawka za każdą dobrą odpowiedź w tej rundzie. Z każdym kolejnym pytaniem rośnie liczba aktywnych pól o 1, by w piątym pytaniu osiągnąć 5 pól. Za każdą poprawną odpowiedź dostaną po ćwierć miliona dinarów. Wylosuję teraz zawodnika, który odpowie na pierwsze pytanie. Panie Feliksie, wytypowałem cię na pana, więc ty odpowiadasz na pierwsze pytanie w tej rundzie i mamy jedno aktywne pole. Jaką nadawcą jest w wierszu Jak dobrze Tadeusza Różewicza? Wybieram Grzegorza. Panie Grzegorzu, oto 2 warianty. Trzecia osoba liczby mnogiej, pierwsza osoba liczby pojedynczej. Pierwsza osoba liczby pojedynczej. To prawidłowa odpowiedź. Ćwierć miliona dinarów trafia na konto pana Grzegorza i teraz ma pół miliona dinarów. Następne pytanie i 2 aktywne pola. Jak nazywa się miasto, które odbyła się konferencja Wielkiej Trójki od 4 do 11 lutego 1945 roku? Wybieram Rusłanę. Pani Rusłano, oto 2 warianty. Jałta, Potsdam. Potsdam. Niestety nie, Jałta. Pani Rusłano, ćwierć miliona dinarów wędrują na konto pana Grzegorza i teraz ma 750 tysięcy dinarów. Pani Rusłano, gramy w rosyjską ruletkę. Zostajesz, pani Rusłano, teraz czytam trzecie pytanie w tej rundzie i mamy 3 aktywne pola.
wyrażenie otrzymane jako wynik zastosowania arytmetycznych własności granicy to? Wybieram Feliksa. Panie Feliks i E, oto dwie warianty. Wyrażenie oznaczone, wyrażenie nieoznaczone. Wyrażenie nieoznaczone. To prawidłowa odpowiedź. Ćwierć miliona dinarów trafia na konto pana Feliksa i teraz ma pół miliona dinarów. Następne pytanie i cztery aktywne pola. Na jakie miasta przebiega żelazna kurtyna? Wybieram Katarzynę. Pani Katarzyno, oto dwie warianty. Od Szczenia po Triest, od Berlina po Lizbony. Od Berlina po Lizbony. Nie, od Szczecina po Triest. Pani Katarzyno, ćwierć miliona dinarów wędrują na konto pana Feliksa i teraz ma 750 tysięcy dinarów. Pani Katarzyno, gramy w rosyjską ruletkę. Pani Katarzyna została wyeliminowana z gry. Koniec rundy pierwszej, za chwilę runda druga. W drugiej rundzie mamy podobną ilość pytań i nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeżeli któryś z graczy się naciśnie złą odpowiedź i odpuści nas, wtedy wcześniej przejdziemy do rundy trzeciej. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujecie po pół miliona dinarów. Oto stany konta. Rusłana ma 0, Gerwazy ćwierć miliona, a Feliks i Grzegorz po 750 tysięcy dinarów. A ponieważ nie mamy pieniężnego lidera, to wylosujemy zawodnika, który odpowie na pierwsze pytanie. Panie Gerwazy, wytypowałem cię na pana, więc ty odpowiadasz na pierwsze pytanie w tej rundzie i mamy jedno aktywne pole. Co to jest typ fototaksji i gdy natężenie światła jest zbyt duże? Kto nie zna z biologii? Wybieram Rusłanę. Pani Rusłano, oto trzy warianty. Fototaksja przejściowa, fototaksja ujemna, fototaksja dodatnia. Fototaksja ujemna. Tak jest. Pół miliona dinarów trafia na konto pani Rusłany i teraz ma pół miliona dinarów. Następne pytanie i dwa aktywne pola. Ile kolumbów na mol w przybliżeniu ma stała Faradaya? Wybieram Grzegorza. Panie Grzegorzu, oto trzy warianty. 100 tysięcy, 84 tysiące 255, 96 500. 96 500. Tak jest. Pół miliona dinarów trafia na konto pana Grzegorza i teraz ma 1 250 000 dinarów. Następne pytanie i trzy aktywne pola. W jakim państwie pisano opowiadanie Śmierć urzędnika Antoniego Czechowa? Wybieram Gerwazego. Panie Gerwazy, oto trzy warianty. Rosja, Białoruś, Turkmenistan. Rosja. To prawidłowa odpowiedź. Pół miliona dinarów trafia na konto pana Gerwazego i teraz ma 750 tysięcy dinarów.
Następne pytanie i 4 aktywne pola. Na rulerze W. Wybieram Rusłanę. Pani Rusłano, oto 3 warianty. Azji, Europie, Mikronezji. Mikronezji. To prawidłowa odpowiedź. Pół miliona dinarów trafia na konto pani Rusłany i teraz ma milion dinarów. Następne pytanie i 5 aktywnych pól. Wiatr, który składa się z protonów, elektronów, cząstek alfa i niewielkiej liczby jąder cięższych pierwiastków to? Wybieram Feliksa. Panie Feliks, i oto 3 warianty. Wiatr burzowy, wiatr słoneczny, wiatr galaktyczny. Wiatr galaktyczny. To zła odpowiedź. Wiatr słoneczny. Panie Feliks, 750 tysięcy dinarów wędrują na konto pani Rusłany i teraz ma 1 750 000 dinarów. Panie Feliks, zanim pociągniesz za spust, powiedz, czym się zajmujesz. Mam 22 lata i od 4 lat jestem studentem. Co zajmujesz? Uczę się fizyki i zamierzam być profesorem fizyki. A jaką masz średnią w tym roku? 4,7 w tym roku i 5,1 w zeszłym roku. O! To są dobre oceny, panie Feliks. A za ile lat będziesz profesorem? Za 3 lata, jeśli zdam egzamin końcowy. A jaki masz temat obecnie? O fizyce atomowej. Czy to trudny temat? To dość trudny temat przede wszystkim. A na koniec, czy zdasz egzamin końcowy? Tak, jeśli się przyłożę do nauki w 2002 lub 2003 roku. Okej, koniec rozmowy, bo gramy w rosyjską ruletkę. Pan Felik został wyeliminowany z gry. Koniec rundy drugiej. Za chwilę runda trzecia. W trzeciej rundzie mamy podobną ilość pytań i nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeżeli któryś z graczy się pomyli i odpuści nas, wtedy wcześniej przejdziemy do rundy czwartej. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujecie po 750 tysięcy dinarów. Oto stany konta. Gerwazy ma 750 tysięcy, Grzegorz 1 250 000 tysięcy, a Rusłana 1 750 000 dinarów. Rusłana jest kasową liderką, więc to ona odpowiada na pierwsze pytanie w tej rundzie i mamy jedno aktywne pole. Jak nazywa się reakcja, które ulegają w solach diazoniowych? Wybieram Grzegorza. Panie Grzegorzu, oto 4 warianty. Rozciągania, sprzęgania, wyciągania, sprzęgania wstecznego. Sprzęgania. To dobra odpowiedź. 750 tysięcy dinarów trafia na konto pana Grzegorza i teraz ma 2 miliony dinarów. Następne pytanie i 2 aktywne pola. W jakim miasteczku odbywa się w opowiadaniu Stary Człowiek przy moście Ernesta Hemingwaya? Wybieram Rusłanę. Pani Rusłano, oto 4 warianty. Barcelona, San Carlos, Sewilla, Walencja. San Carlos. To dobra odpowiedź.
750 tysięcy dinarów trafia na konto pani Rusłany i teraz ma 2,5 miliona dinarów. Następne pytanie i 3 aktywne pola. Jak nazywa się radykalny odłam husytów? Wybieram Grzegorza. Panie Grzegorzu, oto 4 warianty. Taboryci, salafici, katarzy, heretycy. Taboryci. Tak jest. 750 tysięcy dinarów trafia na konto pana Grzegorza i teraz ma 2 miliony 750 tysięcy dinarów. Następne pytanie i 4 aktywne pola. Ile dzieci ma pan Żak w powieści Szósta klepka Małgorzaty Musierowicz? Wybieram Gerwazego. Panie Gerwazy, oto 4 warianty. 0, 7, 2, 4. To prawidłowa odpowiedź. 750 tysięcy dinarów trafia na konto pana Gerwazego i teraz ma 1,5 miliona dinarów. Przedostatnie pytanie i 5 aktywnych pól. Megabajt to w skrócie? Wybieram Grzegorza. Panie Grzegorzu, oto 4 warianty. KB, MB, GB, TB. MB. To prawidłowa odpowiedź. 750 tysięcy dinarów trafia na konto pana Grzegorza i teraz ma 3,5 miliona dinarów. Czas na ostatnie pytanie w tej rundzie. Co to jest kąt dowolny z dwóch obszarów, na jakie dzielona jest przestrzeń przez następujący zbiór to? Wybieram Gerwazego. Panie Gerwazy, oto 4 warianty. Kąt wielościenny, kąt ośmiościenny, kąt jednościenny, kąt dwuścienny. Kąt dwuścienny. Źle. Kąt wielościenny. Panie Gerwazy, 1,5 miliona dinarów lecą na konto pana Grzegorza i teraz ma 5 milionów dinarów. Panie Gerwazy, gramy w rosyjską ruletkę. Pan Gerwazy został wyeliminowany z gry. Za chwilę Rusłana i Grzegorz będą walczyć o finał i jeden z gry graczy będzie miał szansę zagrać o 250 000 000 dinarów. Koniec rundy trzeciej, za chwilę runda czwarta. W czwartej rundzie mamy podobną ilość pytań i nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeżeli któryś z graczy się pomyli i odpuści nas, wtedy wcześniej przejdziemy do finału i jeden z graczy będzie miał szansę zagrać o 250 000 000 dinarów. Oto stan konta. Rusłana ma 2,5 miliona, a Grzegorz 5 milionów dinarów. Grzegorz jest pieniężnym liderem, więc to on odpowiada na pierwsze pytanie w tej rundzie i mamy jedno aktywne pole. Jak nazywa się następca Światosława? Możesz wybrać Rusłanę lub sam siebie. Wybieram siebie. Panie Grzegorzu, oto 5 wariantów. Wasyl III, Włodzimierz Monomach, Dymitr, Wsiewołod, Jerzy Dołgoruki. Dymitr.
Niestety nie, Wasyl 3. Panie Grzegorzu, to co z takim trudem uzbierałeś do tej pory? 5 milionów dinarów wędrują na konto pani Rusłany i teraz ma 7,5 miliona dinarów. Panie Grzegorzu, gramy w rosyjską ruletkę. Zostajesz, panie Grzegorzu. Teraz czytamy drugie pytanie w tej rundzie i mamy dwa aktywne pola. Agar Agar jest podobny do... Możesz wybrać Rusłanę lub sam siebie. Wybieram siebie. Panie Grzegorzu, oto 5 wariantów. Mięsa, gluta, żelatyny, smoły, kwasu. Żelatyny. To prawidłowa odpowiedź. Milion dinarów trafia na konto pana Grzegorza i teraz ma milion dinarów. Następne pytanie i 3 aktywne pola. Co grozą uczestnikowi bitwy w rozdziale 10 pana Tadeusza? Możesz wybrać Rusłanę lub sam siebie. Wybieram Rusłanę. Pani Rusłano, oto 5 wariantów. Aresztowaniem, masturbacją, paraliż, karą śmierci, piorunem. Aresztowaniem. Tak jest. Milion dinarów trafia na konto pani Rusłany i teraz ma 8,5 miliona dinarów. Następne pytanie i 4 aktywne pola. Barwnik hydroksyantrakinonowy to? Możesz wybrać Grzegorza lub sam siebie. Wybieram siebie. Pani Rusłano, oto 5 wariantów. Mechmetoryna, kujaloryna, alizaryna, barilazyna, latoryna. Alizaryna. To dobra odpowiedź. Milion dinarów trafia na konto pani Rusłany i teraz ma 9,5 miliona dinarów. Następne pytanie i 5 aktywnych pól. Jakim tematem jest w wierszu wspomnienie Juliana Tuwima? Możesz wybrać Grzegorza lub sam siebie. Wybieram Grzegorza. Panie Grzegorzu, oto 5 wariantów. Wspomnienie drugiej miłości, wspomnienie grozy, wspomnienie rozpaczy, wspomnienie wojny, wspomnienie pierwszej miłości. Wspomnienie drugiej miłości. To zła odpowiedź. Wspomnienie pierwszej miłości. Panie Grzegorzu, milion dinarów lecą na konto pani Rusłany i teraz ma 10,5 miliona dinarów. Panie Grzegorzu, gramy w rosyjską ruletkę. Pan Grzegorz został wyeliminowany z gry. Pani Rusłano, życzymy ci gratulacje za te 4 rundy. Dziękuję. Po drugie, 10,5 miliona dinarów to są pańskie pieniądze, a wiadomość jest taka, że pani ma szansę zagrać ćwierć miliarda dinarów. Gratulacje. Koniec rundy 4, za chwilę finał.
Rozpoczynamy rundę finałową. Pani Rusłano, zapraszam do mnie. Pani Rusłano, 10,5 miliona dinarów to wynik, który uzyskałaś przez 4 rundy. Pani Rusłano, teraz szansa na ćwierć miliarda dinarów. Aby wygrać te pieniądze, musi pani przejść przez 3 rundy, każda runda trwa minutę i w tych rundach musi pani poprawnie odpowiedzieć na 6 pytań z 3 wariantami odpowiedzi. Jeśli to się uda, wygrasz określoną sumę w 3 rundach, za pierwszą 12,5 miliona. Za drugą 62,5 miliona, za trzecią ćwierć miliarda dinarów. Oczywiście nie jest łatwo wygrywać wielkie pieniądze, więc co 10 sekund będzie się otwierała jedna zapadnia. Tak więc jeżeli pani nie zdąży, to zamiast pożegnać się z nami, będziesz mógł złożyć pozdrowienie dla nas. Pani Rusłano, wiadomość jest taka, że to co wygrałaś w 4 rundach 10,5 miliona dinarów to jest kwota gwarantowana. Tego pani nie traci. Czy jesteś gotowa na finał? Tak. Proszę bardzo, rozpoczynamy rundę pierwszą finału. Gramy o 12,5 miliona dinarów, czyli 5000 zł. Odliczanie czasu zaczniemy, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Co to jest utwór poetycki o charakterze rozprawy pouczającej, umoralniającej, zawierający elementy opisowe to? Poemat helikomiczny, poemat dygresyjny, poemat dydaktyczny. Pas. Bit w dwutowym systemie to 2 i 5, 0 i 1, 8 i 4. 0 i 1. Tak, czy jedwab, wełna i len są włóknami? Tak, nie. Nie. Nie, czy na Mazurach można uprawiać rośliny pasterne? Nie, nie wiem. Tak. Tak, czy Jutman leży w Azji? Nie, tak, nie wiem. Pas. Ile punktów wynosi skala Apka? 4, 10, 6. 10. Tak. Co to jest pierwiastek, który z otrzymywaniem pierwiastka polegający na przemianie tlenki i redukowanie następnie węglem to? Siarka, polon, antymon. Pani Rusłana nie zdążyła odpowiedzieć na 6 pytań rundy pierwszej finału. Odpowiedziała na 3 pytania i wygrała 10,5 miliona dinarów jako kwota gwarantowana. Zanim zakończymy program, przypomnijmy parę pytań. Po pierwsze, utwór poetycki o charakterze rozprawy pouczającej, umoralniającej, zawierający elementy opisowe to poemat dydaktyczny. Po drugie, jedwab, wełna i len są włóknami. Po trzecie, Wietnam leży w Azji Południowo-Wschodniej. Po czwarte, pierwiastek, który w otrzymywaniu pierwiastka polegający na przemianie w tlenki redukowanie następnie węglem to antymon. Jeżeli Państwo chcą bawić się z nami w rosyjską ruletkę, zapraszamy. Wyślijcie SMS pod numer 7357 w treści wpisując rosyjska ruletka lub audiotele pod numerem 0300 131 50. Do zobaczenia.